Czas nie jest z gumy. Doba ma tylko 24 godziny, tydzień 7 dni. Jeśli nie kończycie wszystkich gier, które zaczynacie, to nie powinniście robić sobie z tego powodu żadnych wyrzutów. Ale pewnie robicie, bo nasze mózgi tego nie znoszą. Jak dużym problemem jest niekończenie gier czy poszczególnych questów? Co można zrobić, by sobie z tym poradzić? Jej! Cześć, ja nazywam się Szymon Adamus, a to są Niezwykłe Gry. Powodów niekończenia gier jest wiele. Na przykład im jesteśmy starsi, tym mamy więcej pieniędzy na rozrywkę, ale mniej czasu. Bardzo słaby układ, ale tak już jest. A przecież gry to nie jedyna forma spędzania wolnego czasu. Nawet jeśli ograniczymy się tylko do tego, co możemy robić w domu, zrezygnujemy z kontaktów z rodziną i na przykład seksu, to do wyboru mamy gry, filmy, seriale, książki, podcasty, muzykę, YouTube, gry planszowe i tak dalej, i tak dalej. Konkurencja na rynku rozrywki jest obecnie tak wielka, że producenci kontentu muszą walczyć w pierwszej kolejności nie o nasze pieniądze, ale o nasz czas. 17 stycznia 2019 roku Netflix wysłał do swoich udziałowców list, w którym informuje o obecnej sytuacji firmy. Mogliśmy przeczytać w nim m.in., że głównym konkurentem Netflixa nie jest wcale HBO, jak można by przypuszczać, ale Fortnite. Pod koniec 2018 roku Netflix miał 139 milionów subskrybentów, z kolei Fortnite 200 milionów. Czas użytkowników jest ograniczony i wielu z nich dla relaksu wybierało grę, a nie serial. W raporcie czytaliśmy, że na tym bardzo podzielonym rynku istnieją tysiące konkurentów, którzy chcą zabawiać konsumentów. Nasz rozwój opiera się na tym, jak dobre jest doświadczenie, które my oferujemy w porównaniu do wszystkich innych, z których wybierają klienci. W tym czasie Netflix generował około 100 milionów godzin wyświetleń treści dziennie i to tylko w USA. Ale estymował też, że Amerykanie oglądają około miliarda godzin telewizji każdego dnia. To się nazywa uwielbienie dla ruchomych obrazków. Na rynku gier jest równie gorąco. Według danych serwisu Steam Spy na Steamie jest obecnie około 38 tysięcy gier. W roku 2019 wyszło ich blisko 8 tysięcy, więc około 22 każdego dnia. Kto ma na to wszystko czas? A jeśli lubicie kończyć gry na 100% i interesują Was duże tytuły AAA, to macie przerąbane. Czas, jaki potrzeba do wymaksowania niektórych z nich, trzeba liczyć już w tygodniach grania. Być może dlatego tak wielu z nas nie kończy gier. Zdaniem Keitha Fullera, weterana rynku gier, to nawet nie 1/4 graczy. W wywiadzie dla CNN, który cytuje Kotaku, Fuller powiedział: 90% graczy, którzy zaczną twoją grę, nigdy nie zobaczy jej zakończenia, chyba że obejrzy je na YouTube. Nawet jeśli te dane są przesadzone, co sugeruje serwis Gamefront, według którego liczby sięgają bliżej 35-40% graczy, to i tak wielu z nas gier nie kończy. Można by powiedzieć, co z tego? To tylko gierki, czysta rozrywka. Gdy się nam nudzą, odkładamy je i bierzemy kolejne. Bez litości. Problem w tym, że nasze mózgi tego nie wiedzą. Efekt Zeigarnik, którego nazwa pochodzi od Blumy Zeigarnik, radzieckiej psycholożki, która badała tę kwestię w 1927 roku, to tendencja naszych mózgów do lepszego pamiętania, a nawet rozpamiętywania tych wydarzeń, których nie dokończyliśmy. W szczególności tych, które zostały nam przerwane. Efekt ten można wykorzystywać pozytywnie, na przykład do motywowania samego siebie. Jeśli mamy ochotę zacząć ćwiczyć, ale nie możemy się do tego zmotywować, to warto zrobić pierwszy, mały krok w stronę treningu i przerwać. Nasz mózg będzie domagał się dokończenia czynności, więc następnego dnia łatwiej będzie się zmotywować. Problem pojawia się w momencie, gdy kolejna ciekawa gra przerywa nam poprzednią lub gdy twórcy gry dodają do niej tak dużo znajdziek, że ich szukanie staje się udręką, a nie przyjemnością. Tak, Assassin's Creed, patrzę na ciebie. I want those feathers. What for? It's a secret. Nie jest to błaha sprawa. Niedokończone kwestie mogą mieć mały wpływ na naszą psychikę, powodować tylko dyskomfort czy niepokój, ale im jest ich więcej i im są poważniejsze, tym stają się bardziej uciążliwe. W najgorszych przypadkach mogą przyczynić się do problemów ze snem, zaburzeń prac serca, a nawet depresji. Ale gry mają być rozrywką, krzyczy każdy normalny gracz. Jak można sobie z tym poradzić? Na szczęście są na to sposoby. W
W przypadku gier warto omijać te zadania, które są w grze dodane tylko po to, by sztucznie napompowywać jej długość. Nie jest to łatwe, bo sama obecność zadania na mapie już wywołuje omawiany efekt. Ale o wiele trudniej będzie nam je zignorować, gdy chociażby zaczniemy zadanie. Więc następnym razem, gdy będziecie chcieli rozpocząć quest ze zbieraniem tych cholernych piórek w Asasynie, to spróbujcie tego po prostu nie robić. Nie zaczynać, by nie mieć problemu z niekończeniem. Jeśli jednak nie uda się wam powstrzymać i utkniecie w tym nieprzyjemnym momencie, w którym quest staje się upierdliwy i męczący, ale nie jesteście już w stanie go zignorować, to możecie spróbować oszukać własny mózg. Indre Viscontas, neurobiolożka i śpiewaczka operowa, wyjaśnia na przykładzie muzyki, że nasze mózgi są zbudowane w taki sposób, by przewidywały przyszłość. W każdej sekundzie życia budujemy różne wersje potencjalnej przyszłości, by być na nie po prostu przygotowanym. Oczekiwanie czegoś i spełnienie tego oczekiwania pobudza nawet różne fragmenty mózgu. Gdy na coś czekamy, mózg zalewa dopaminą jądro ogoniaste. Buduje skojarzenie przyjemności z czekaniem na coś dobrego. Uczy nas, na co warto czekać, a na co nie. Gdy docieramy do czegoś, na co czekaliśmy, na przykład istotnego fragmentu w piosence czy końca misji w grze, dopamina zalewa jądro półleżące. Im więcej dopaminy w jądrze półleżącym, tym większy high, więc przyjemności z dokończenia pewnego zadania. Upraszczając, im więcej pragnienia, tym większe spełnienie. Jak wtedy, gdy słuchamy znanej piosenki i dochodzimy do momentu, w którym narastające napięcie znajduje ujście. Pamiętacie In the Air Tonight Phila Collinsa? This is my favorite part coming up right now. Muzyka wykorzystuje mózg do przewidywania przyszłości. Jako muzyk tworzysz napięcie dla osiągnięcia ostatecznego spełnienia. Jeśli zatrzymasz kawałek przed uwolnieniem napięcia, staje się to denerwujące. Taki denerwujący efekt wywołują niedokończone misje w grze. Sposobem, który poleca Indre Viscontas, jest oszukiwanie własnego mózgu poprzez budowanie własnych zakończeń. Jednym z lekarstw na utwory tkwiące w pamięci jest dobrowolne skomponowanie dużego zakończenia, nadanie kawałkowi wielkiego finału. Przepracowanie go z nadzieją, że mózg powie sam sobie: okej, zrobione, mogę iść dalej. Ten sam trik może działać na upierdliwe misje w grze, będące tylko watą, która ma sztucznie wypchać wielkość tytułu. Te wszystkie questy, których konstrukcja jest sztampowa i powtarzalna. Znajdźki, co do których twórca nie znał umiaru i umieścił ich setki na mapie. No. 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 Więc jeśli następnym razem nie będziecie mogli spać po nocach, myśląc o kolejnym znaku zapytania Riddlera w serii Batman Arkham, czy osadzie, której Preston Garvey nie jest w stanie ochronić sam i wysługuje się biednym graczem, to wiedzcie, że da się coś na to poradzić. I nie, nie musicie wcale próbować zabijać Prestona. Próbujcie dopisać sobie w głowach zakończenie tych zadań. Pobawcie się w mistrza gry, który kończy questa. Wmówcie sami sobie, że skończyliście już tę misję, dostaliście nagrodę i są za wami. Być może uda się wam w ten sposób oszukać własny mózg, a przy okazji pokazać środkowy palec twórcom, którzy myślą, że nie mamy nic lepszego do roboty, niż latać za tymi durnymi piórkami. As promised. Grazie, brother. You still haven't told me why you want these. I will. In time. Dzięki za odwiedziny mojego kanału. Zostawcie komentarz i trzymajcie się ciepło. Cześć. I can't leave Nigma at large. I'll find his trophies and put him behind bars.